Stowarzyszenie od 2014 roku prowadzi projekty, w ramach których dzieci dokonują małych mikrozmian w przestrzeniach szkolnych. To, co mi się podobało w tych warsztatach, jak one były zaprojektowane, to oprócz tego, że no właśnie były jakieś manualne rzeczy do zrobienia przez te dzieci, co one po prostu uwielbiają robić takie zadania, które niekoniecznie dzieją się w ich głowach, tylko mogą do tego wykorzystać ręce. To jest stół do ping-ponga, przy którym można grać w ping-ponga i rozmawiać. Jest to dom. Taki dom samotności. Można sobie pobyć w ciszy i się zrelaksować. To jest taki domek. I on stoi na takich drewnianych takich palach i tutaj można sobie czytać. Można rozmawiać, można też odpoczywać. Fajnie też było w tym, że dawaliśmy im też jakąś konkretną wiedzę. Projekt jest niesamowicie ciekawy i ważny, dlatego że on jakby po pierwsze daje takie poczucie, że jakby mamy moce sprawcze, tak, żeby zmieniać i kształtować przestrzeń wokół siebie i nie musimy tak naprawdę do tego używać nie wiadomo jak ogromnych środków. Chcemy uświadomić dzieciom, że projektowanie finalnie zawsze należy do eksperta, osoby, która przychodzi, ma swoją wiedzę i wszystkie zebrane podczas warsztatów informacje potrafi ubrać w konkretny projekt.